No i słuchajcie, moi drodzy, jest taki oto problem przy wymianie filtra powietrza w zecie. Zetka rozebrana. Tutaj są szpeje z niej, bak, plastiki itp. itd. No i jest problem z filtrem. Filtr kupiłem firmy Highflow Filtro. High Quality Motorcycle Air Filters. Tak, quality. Ten filtr OM-owy, wymieniany przez ASO Kawasaki poprzednio, pasuje no oczywiście idealnie, tak? Wszystkie wymiary i jest idealnie przylega do tej powierzchni, tak? Do której powinien przylegać po przykręceniu. Bo on tu sobie wchodzi, widzicie, w taki rowek. O! Tutaj. Tam jest uszczelka, itp., itd. Tymczasem ten filtr High Flow, High Quality, nie dość, że jest krzywy, i to już jest nic, bo ja go tu opalareczką podgrzałem i docisnąłem do tej płyty, że on się naprostował. On był w ogóle taki krzywy, że tu klawiszował jak kurna Fryderyk Chopin. Ale nie dość, że jest krzywy, to ma nieprawidłowy wymiar. To w tym oryginalnym filtrze ten kołnierz, który wchodzi w rowek w airboxie, ma 11,9 mm tutaj. Widać to? A w filtrze High Flow Filtro High Quality mamy 12 centymetrów i 2,5 mm. 122,5 mm. To jakim cudem ta krawędź ma się wpasować w tamten rowek z uszczelką? Ciekawe, czy mi przyjmą po 3 miesiącach reklamację. Nie kupujcie tego gówna.